To już oficjalne. Rejestr ciąż. Wchodzi w życie, budzący kontrowersje. Rejestr ciąż. Oficjalnie wchodzi w życie. Od środy, 6 lipca, wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które uprawnia personel medyczny do zbierania danych na temat naszego zdrowia. Największe kontrowersje wzbudza tak zwany rejestr ciąż. Rozporządzenie, na którego podstawie w systemie informacji medycznej SIM znajdą się informacje między innymi na temat ciąży wchodzi w życie. Mowa o noweli rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do systemu informacji medycznej. Kontrola i straszenie prokuraturą zdaniem Ministerstwa Zdrowia zmiany przełożą się na zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji przekazywanych do systemu informacji medycznej, co usprawni pracę personelu medycznego, ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania. Wśród danych, które pojawiają się w SIM, są między innymi, dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, dane dotyczące wyrobów medycznych. Informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, koticw w zakresie rehabilitacji leczniczej i informacja o ciąży. Temat ten był szeroko komentowany między innymi przez polityków opozycji. Przewodniczący po Donald Tusk mówił, że, tak zwany, rejestr ciąż ma służyć kontroli kobiet. Wskazywał, że chodzi o kontrolę donoszenia ciąży i straszenie prokuraturą. Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz zaznaczył na początku czerwca, że poszerzenie zakresu danych raportowanych w ramach systemu informacji medycznej to wynik zaleceń wypracowanych przez zespół, który został powołany przez Komisję Europejską. Zespół ten, jak dodał, miał wypracować standard raportowania medycznego, który ułatwi pracę lekarzy w ramach coraz szerszego zakresu danych medycznych, które podlegają digitalizacji. Adam Niedzielski o rejestrze ciąż minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o tę sprawę w Polsatniów spowiedział, że tworzone są tu mity w ramach pewnej intencji politycznej. Mówimy tutaj o traktowaniu ciąży jako takiego samego zdarzenia medycznego, jak każde inne, jak choroba, jak zgłoszenie się po jakieś leki. To są sytuacje zapisywane jako historia naszych doświadczeń, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, powiedział Niedzielski. Jak dodał, do tej pory te zdarzenia były zapisywane w przychodni na karcie. A my robimy pewien proces digitalizacji. Co więcej, to tak naprawdę robimy to zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, która określiła pewien standard wymiany danych między państwami. Musi się znaleźć tak zwane sumy summary, czyli podsumowanie najważniejszych informacji o pacjencie, po to, żeby w sytuacji nagłej z większą dozą pewności stosować leczenie, tłumaczył minister. Zaznaczył, że nie ma czegoś takiego jak dostęp do tych danych dla prokuratury. To są dane, których gospodarzem jest pacjent. On może upoważnić lekarza wskazanego specjalistę do wglądu w te dane. I ewentualnie lekarz, który w podstawowej opiece zdrowotnej opiekuje się pacjentem, ma też domyślny dostęp, ale to jest dlatego, że pacjent wybrał tego lekarza. Jakakolwiek ingerencja w te dane musi być związana z rozpoczęciem postępowania, z decyzją sądu, powiedział Niedzielski.